bezdomność jest efektem gwałtownej transformacji. To rzeczywiście jest zjawisko, które zawsze występuje w każdym kraju, ale nie w tej skali. Ono generalnie wzrasta. Brakuje nam ponad 1,5 miliona mieszkań. Bezrobocie nie maleje. 62% społeczeństwa ma zaledwie podstawowe wykształcenie, często niepełne i żadnego zawodu. 2/3 społeczeństwa. Tej diagnozy oczywiście politycy nie formułują w taki sposób jak ja. Ale należałoby wreszcie powiedzieć, że sobie po prostu zwyczajnie nie radzimy. W naszym klimacie wszyscy powinni być pod dachem. Ktoś mówi, zacierając ręce, że oni nie chcą przyjść. To jest po prostu skandal. Czyli są skazani? Nie udążą. Przez nas skazani, tak. Przez nas, przez nasze służby, przez nieodpowiedzialność, przez brak świadomości. Oczywiście. W końcu się wstydzę własnej kultury w tym kraju, bo jeżeli my sobie nie możemy poradzić w Polsce z tak oczywistym problemem, jak to, że człowiek musi być pod dachem, no to jest skandal po prostu. Skandal, który trwa już, powiedzmy sobie, kilkanaście lat.